Zatrzymując się w kolejnym odcinku Ogromnoludzki Syfy zgadza się, mówiąc, ja was witam, zapraszam. Mówiąc na mrodku, zanim zaczniemy, to zachęcam do odcinku z używek, bo się przestał, zachęcam do obejrzenia. Więc jeśli chodzi o live, to się jeszcze nie przestało, ale się przeszedł za niecałą godzinę, spodziewajcie się też tego dzisiaj. Między innymi, no, jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o pamięć faktów, to będzie jutro, ponieważ już dzisiaj nie mam siły, ponieważ tak jak wiecie, widzicie, jest prawie o 9:30, a wiecie, ja chcę jeszcze tak ubrać piżamę, rozumiecie, no, takie wieczorne sprawy, więc rozumiecie, więc moi drodzy, to jest ostatni materiał, tak? Brodski CV jest starym materiałem, ale jutro już będzie pamięć faktów, więc spokojnie, tak? No i jutro materiał wam podam pod koniec. Moi drodzy, dzisiaj zgadzacie, długość odcinka 13 minut. Tak jak wiecie, ta część i następna jest poświęcona Alchemii 2, a jeszcze kolejne, o tym jeszcze powiem w Alchemii Epic, tak? Jak zawsze. No i życzę miłego słuchania. Pod koniec podam wam materiał na jutro. Sansu. Oglądamy to, tak? Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest Angry Birds 2. Dawno nie było złośliwych ptaszków, złych ptaszków, czy zdenerwowanych ptaszków na moim kanale. Jeżeli chodzi właśnie o te Angry Birds 2, możemy podwoić sobie tutaj watch video to double your reward, czyli podwoić nagrodę. Daily gifty dostajemy, więc fajnie, że w końcu pomyśleli nad tym, słuchajcie, że w końcu twórcy gry pomyśleli nad tym, bo gra była troszkę za trudna, jeżeli chodziło o te właśnie rzeczy, o te kryształy, ponieważ bardzo trudno je były znaleźć, przynajmniej dla mnie, dla takiego laika i słabiaka. No niestety musimy obejrzeć tą reklamę, ale nie martwcie się, zaraz ją tutaj było. Szkoda, że ona jest taka nachalna, no ale cóż, tak to bywa, zaraz się wyłączy i mam nadzieję, że podwoimy, że to działa, to podwojenie, swoją nagrodę. No chyba nie podwoili, no ale cóż, tak to bywa. Moi drodzy, teraz tak, zaczniemy zaraz tutaj nasze zmagania. Przeczytam też wasze komentarze od was, bo też są bardzo istotne dla mnie. Brod, wejdź w swój ekwipunek, proszę, bo wysłałem ci 4 prezenty, jak tutaj Kuba Kajor napisał. A gdzie ja mam ekwipunek? Aha. To jest mój ekwipunek? Jak się zastanawiam. Nie, to chyba nie jest ekwipunek, co? Daily questy. No dobra, tu mamy jakieś questy. Z tego co widzę. To co jest? Check this out. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Mamy tak, tutaj jakieś tak osiągnięcia. Aha, możemy się wypisać z Google'a, to raczej nie. 5 serduszek. No ale nie wiem jak wejść w ekwipunek, to jest bardzo problematyczne dla mnie. Mówiliście, że mogę walczyć z ptakami na arence, dzięki temu one się wzmacniają, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Powiedzcie, czego jestem w łazience, tak? Moi drodzy. Zobaczymy tą arenę, mam nadzieję, że się gra włączy w ogóle, bo jak widzicie troszkę zamula, moi drodzy. No właśnie, Bartek napisał, żebym dał te ptaki na arenę, to będą silniejsze. A dzisiejsza nagroda. Dobra, bo chodzę w tej weftę. Moim zdaniem troszkę za długo się ładuje ta gra. O, dostałem gifta. A jak wysłać z powrotem? Właśnie musicie mnie nauczyć, jak wysyłać te gifty z powrotem. Dziękuję za te prezenciki, moi drodzy. Bardzo jest mi miło. The Kuba Game jest już na 110 levelu. To jest możliwe? No dobra. Czekajmy, słuchajcie. Zobaczymy, co z tego przyjdzie. Kuba, Matka Boska, to znaczy okej. Dobra. Możemy dokupić. No niestety, nie mamy za co. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle to przetrwać. No ale cóż. Zaczynamy. Nie wiem, na zasadzie... Jeszcze nie ogarnąłem, na jakiej zasadzie działa ten.
No dobra, ale chyba to powstrzymaliśmy, tak? Zniszczyliśmy, więc tak w miarę chyba ogarnąłem, czy... Znaczy dalej nie wiem, jak funkcjonuje ten ptak. Na jakiej zasadzie on działa? Ojejku. Żeby to... Nie musi być nic trudnego, szczerze mówiąc. Okej, okay, no to było akurat fajne. Wygraliśmy. Widzę, że te poziomy nie są aż tak trudne, na szczęście. Ojej. No to może być problem. To może być problematyczne. Tak szczerze mówiąc. Chociaż... Spróbujmy tego wziąć ptaka. No ale tutaj świnka została. To może być dla nas problemik. Dość spory. No właśnie. Został nam tylko... A, dostaliśmy ekstra kartę. No ale mamy tą jeszcze ptaszynę. Która tak średnio może tam lecieć. Aha, dobra, udało się. No nie jest... Nie mówcie... No, przecież ja tego nie wygram. No dajcie spokój, jak ja to mam niby wygrać? Na litość boską. No nie ma szans, żebym to wygrał. A, wygraliśmy. Okej, okay. Nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Jak się skończą karty, to właśnie się przegrywa, ale można tam dokupić jakieś, jeżeli macie pieniądze. No dobra. Jestem na 12 miejscu i co mi to dało? Jezu, że jeszcze muszę cię wybaczyć, tak? W ogóle miałem dużo tutaj połączeń, bo miałem połączone z Facebookiem. Następne miejsce. No trochę punktów uzbierałem. Następna gra za niebawem. Natomiast czemu nie widzę właśnie was jako znajomych? To mnie zastanawia. O, kolejny gift. Dziękuję. No właśnie, tak jakbym nie miał tego połączonego z Facebookiem. Ciekawe dlaczego. Prawda? Tak jakbym tego z Facebookiem nie miał połączone. Chyba, że wyście już tak daleko poszli. A nie, w ogóle was nie widać. Czemu? Dziwi mnie to strasznie. Jest głos. Już nie można łączyć z Facebookiem, naprawdę? Gdy bomb uderzy, to robi się czerwony i wybucha, więc nie jest słabe. Mateusz mi napisał, no nie wiem. Polski akum, patrzcie ile tych giftów dostaję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To znaczy, no ja w raczej Aquiris nie będę grał. A, bo on tak zawraca, rozumiem. Dobra, już mniej więcej ogarniam, o co chodzi. Tak jak mówię, słuchajcie, ja coś tutaj... Nie mogę łączyć się z Facebookiem, w ogóle was nie widzę. Ciekawe, czy oni tą opcję wyłączyli, co? No właśnie, tu muszę się połączyć. Teraz się połączymy. Nie wiem, wylogowało mnie tak jakby. Mam nadzieję, że się uda. Ciekawe to jest. Troszkę dziwacznie, że tak się stało. No ale cóż. Łącz się, łącz. Nie możemy się połączyć? Ciekawe. No nic, zobaczymy dalej. O jest, chyba się udało. Pięknie.
Pięknie. Już was widzę wszystkich. Mogę też pozapraszać przyjaciół. No ale to kiedy indziej. No dobrze, już was wszystkich widzę. Już czuję się raźniej. Dobra, to lecimy, spróbujmy. Chociaż wydaje mi się, że to przegram, szczerze mówiąc. Krzysiu, utknąłeś na 41 levelu w bambusowym lesie. Jesteś mi potrzebny do pomocy. A w jaki sposób mogę pomóc, Krzysiu? Maćku, dzięki, że ci się podoba mój odcinek, Maciek Itczak. Dziękuję za łapeczkę, oczywiście ją łapię. O Jezu, ja tego nie wygram. Za trudne to będzie. Dużo mówiąc. No, jeszcze są te... Dobra, spróbujmy tak. No właśnie, ta świnka mi tu została. Muszę przebiegać, pomimo, że ja jestem wejrzeczko na dole, nie? Lipka bieda. Ja muszę pilnować czasu. Ja za chwilę wracam. No i co ja zrobię, jak kart mi brak? No dobra, no to akurat mi się udało. Tak fuksem, bo fuksem, ale 3 ptaki zużyłem na to. To jest bardzo, bardzo słaby wynik, szczerze mówiąc. Nie będzie mi brakowało kart. No właśnie, tu jest jeszcze jakaś rakieta. Rakieta kotleta. Co z tego? Słuchajcie, braknie mi tutaj, braknie mi kart po prostu. Nie wiem, co zrobić. Ciekawe. No dostałem jedną żółtą, ale to nam nic nie da, słuchajcie, to nam nic nie da. Chociaż... Jak ja tam mam strzelić tego ptaka, co? Na litość boską. No właśnie, GG. No niestety, moi drodzy. Troszkę mi nie pykło, ale no, zapraszam do następnego odcinka, trzymajcie. Dobrze, moje, to był cały odcinek. Cieszę się, że obejrzeliśmy cały odcinek, cieszę się z tego. Dobrze, moje. I widzimy się już jutro, ponieważ gdzieś, tak jak mówiłem, już nie spodziewać się pewnych faktów, ponieważ będzie to, ale tak jak już, nie mam, tak jak już mówiłem, nie mam siły, naprawdę. Tak, moi drodzy, no, rozumiecie, no. Ja teraz dajemy arbuzę i chipsy. Ubieram sobie piżamę i pójdę się położyć do łóżka. Dobrze, moi drodzy. To wszystko, widzimy się już jutro. Zachęcam do ciekawych używek, a jak się przyjdzie, to do live'a. Jeszcze wejdę na mój kanał, tam wyjdę z tego. Widzicie, tu oglądam czasami rodzinę. Kiedyś rodzinkę będziemy oglądać, ale to tak ewentualnie w sierpniu, tak? Widzicie, już będzie tak za pół godziny pewnie się live przesłać. Więc zachęcam do obejrzenia, tak? Dobrze, moje, do widzenia. Widzimy się już jutro. Aha, jeszcze te materiały. Jutro się spodziewacie trzech materiałów z Mobizena. Czterech materiałów. Okay, filmu, starszych filmów, dwóch części, ponieważ dawno nie było, oraz muzyki Taylor Swift. Oraz poważnego tematu cyberprzemoc. To wszystko, moi drodzy, jutro jeszcze raz przeczytam powoli te materiały. Tak? Do zobaczenia, moi drodzy. Do widzenia. Widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że się rozczytaliście. Dobrze, moi drodzy. Do zobaczenia. Do widzenia. Widzimy się już jutro.